No to chyba zaczynamy w końcu czwarty odcinek, co? Tak. Nie wiem, jak to ponumerujemy. Dzisiaj lecimy niezłym sprintem. Kolejny odcinek sobie nagrywamy. Dla was to chyba kilka dni różnicy będzie, no ale... A dla nas jest... Robimy sobie mały maraton. Nie, po prostu mamy tak czas. W końcu trochę wolnego czasu. Tak. To co? Trzeba dokończyć zwiedzanie tej jaskini. No też tak mi jak się wydaje. Jak możecie zauważyć, gdzieś tam pójść do góry, pokaż ten. A już właśnie. Jak zrobiłeś tą farmę, no, tutaj trochę zagospodarowałem ja na dole. A to może coś zbiorę, przynajmniej jedzonko. No przyda się, ja mam tylko 4 jedzonka. Oby tu nic nie było. No to winno. Przecież jest dzień. Tam się nic nie zmieniło. Tu jest farma, zrobiłem, bo nam brakowało jedzonka. To tak szybko. Zrobiłem. Mam. Wiesz co, z tych naszych plonów nawet jednego chlebka nie będzie, ale... No trudno. Ale wiesz, mam... Z czasem będzie coraz więcej. Mam parę arbuzów. 5 dokładnie. Ale ja już widzę, że trochę tego mam. Pozbierałem kobla. No. Myślę, że jest źle już. W ogóle tak jak mówiliśmy w tych... Prawie 400. 300. Ojej. Fuck, spadnę. No nie żartuj. Nie. Już. Co? Nie, co? Padłeś? Nie, co ty? Kurczę, nie strasz. Z jakiego ty fejla zaliczyłeś? Nie wiem, czy pamiętacie, ale znaleźliśmy... To było pokazane. Co? Ten kilof żelazny. Chyba tak. No znaleźliśmy w tej skrzynce... Nie kojarzę. W tej jaskini żelazny kilof. Tak, pokazywaliśmy to. Wybieraliśmy już się w tą wyprawę. Tam mieliśmy wszystko na tej śnieżnej wyspie. No i Kuba, co zrobiłeś? No, nie, ja nie wiem, to był chyba... Ja nic nie zrobiłem, ja nic, ja zawsze bezwinny. Ale nie, no to był chyba szkielet, bo... No nie wiem. Nie wiem, coś, coś mnie tak walnęło. I nie, no ja stałem ile? 4 klocki od przepaści. Coś mnie tak walnęło, że ja spadłem w tą przepaść normalnie. No trudno. Straciliśmy ten kilo, bo by się nam przydał, jakby coś droższego się znalazło. I wiaderko. No. Chyba. No dobra, no ale chodźmy dalej. Nieważne. Trzeba może coś tam na dole odkryć. No, chcesz ten? Jaskinia się ciągnie. Jedzonko. Jedzonka nie mam. To trzymaj. Dziękuję. 4 tylko. Dobrze, bo dwa mi już tylko zostały te. To mogę ci jeszcze dać 4. Nie, nie. Coś zostaw. Ja mam jeszcze mięsko, zębiaczka moja. Właśnie ulubione. Żelazo. Przydałaby nam się lawa. No, to był niezły pomysł, naprawdę. Ja to wydobywam. Warto tak chodzić w jaskinie. Wiesz co, zostaw może to wydobywanie na koniec, bo jakbyśmy zginęli... A, to żeby będzie ciekawie. A to jest blisko. Wiem, gdzie jest lawa. Ja widzę Endermana, wiesz? A ja wiem, gdzie jest lawa. O, i widzę też lawę. Ty, i widzę tego neterowego brika? W ogóle całe neterowe te. I widzę lawę? A ja mam lawę. To co, dajesz tutaj? Już idę. No, już idę. Ob. A skąd tu ten? Nadlej na niego. Ale nie chodzi mi o tego. To weź ty, bo ty masz mniej wartościowej rzeczy. Lej lawę. A lawę bez kitu. Ty debilu. Dobra. Perła wpadła. No trudno. Ale to nawet jakbym ten. Tą lawę wziął wcześniej, to by tak by. No, no trudno. A skąd tu? Zrobić? Popatrzyłeś się na niego? Co nie wiem, nie, po prostu. Jakoś tak. Nie jakoś tak. Jakoś tak. Zostawmy właśnie to żelazo, bo jakbyśmy zginęli. Mi mało brakowało. No to będzie głupio to stracić. No. Zwłaszcza, że chyba na nadmiar żelaza na razie nie mam co narzekać. No ja mam i tak tylko jedno, nie, ale... Dobra. Ale skąd tu? Tu lawę. Widzisz te takie te... No widzę, widzę. Czekaj, ja tam zejdę, bo mam chyba więcej życia niż ty. Bo, nie, ja już mam ten. Widziałem, gdzie stoisz. Prawie fulla. Coś tam się pali. No to dobrze chyba. Chyba rozwalę te tutaj, te klatki. No może, może tam coś jest? No jest. Skrzynka. O! Panie. O, płotki! Płotki nam się przydadzą do farmy. Na pewno. Poczekaj, tak to nie... A bo dawaj, na maksa może w dół pójdziemy. Czego? Bo te płotki by nam się przydały. Czekaj, bo tam jest ten. Nie możemy iść na dół.
Tam Tam widzę jakieś płytki. Tam są płytki. O, jak ile mikstur? To ja nie widzę. Okej. Dobra. Poczekaj, ja sobie zejdę od tej strony, rozwalę płytki. No, o, poczekaj. Ja to inaczej zrobię. Bo płytka nie da sygnału, prawda? Jak się ją rozwali. Chyba nie da. Ja to inaczej zrobię. Na pewno na niej nie można stanąć. Znając mnie, to ja Puszczam, zaraz... że tam będzie TNT. Ja też tak przypuszczam. No jasne. Tak? Czyli teraz TNT można normalnie... Zbierać. To no problem. To ja idę zebrać. No to dobra, to zbieraj. A, ale zobacz jaki ten straszak. Poszłoby do wody. No, może coś w tej wodzie jest. Nie wiem. Zaraz się sprawdzi. Czekaj, zbierzmy też skrzynkę, bo skrzynka się przyda. No, ja wezmę TT. Okej. Okay. Kurczę, od dobrej strony trafiliśmy. Coś się pali w tym. Nie, w tej wodzie nic nie ma. No dobra, trudno. Wow! Co? To był zły pomysł. Kurczę. Masz mi to zatkać? No, zatkałem to już. No chodź. Idziemy może na spokojnie. Chodźmy sobie stąd może, co? Wiesz co, może ty wyjdź, te miksturki? Tak, odłożę, bo naprawdę ich chyba, nie wiem, z 6 było, z 7? No to pójdę z tobą, to przynajmniej zobaczę ile. O, okej. Okay. Jak jeden psa. Spadniesz. To może ty pójdziesz przed? Poczekaj, na razie to mnie zasypujesz, to zakupujesz. Ja? No. Jakim cudem? Ja wyjście robiłem. Chyba, że tak. A bez kitu wyjście robiłeś. Ej, to żelazo jeszcze. Czekaj, to już zbierzmy od razu TT. Nie, chodź, idziemy odłożyć. Jest tyle mikstur. 6 to za mało, to jest 10, 11. To ja idę przodem. O, coś mnie wali. Enderman, co to był? Dobra, ja go zabiłem. Zbieram twoje rzeczy, sorry. Dobra, spoko. Chyba wszystko uratowałem. Nie mam miejsca na mięsko zombiaka, no ale trudno. Skąd on się wziął? Nie wiem. Może ty jak tam rozkopałeś, to się na niego spojrzałeś, co? No to ja na pewno się na niego spojrzałem, bo jego on... O, creeper! Fuck you, man! Wyłaź! Dobra, walnął. Ale w skrzynkę? Nie we mnie. Skąd on się tu wziął? Nie, te potwory dziś mają jeszcze jeden spawner. Chociaż nie, bo creeper nie może mieć. Wow! Co? Ładny ten. Oto, wszystko. Nieźle, nie? No, speed na 8 minut. Uff. O, regeneracja życia na 2 minuty jest. Kolejny speed. To na razie zostawiamy to, nie? Dzisiaj będziemy wykorzystywać. Wow. Sprzęty, wiesz? Bo no. Zebrałem, wiesz? No. O, coś mi zlagowało. No, w ogóle jakieś lagi na Skype'ie są. Ujojoj. A teraz? Też. Halala. Chyba nadal lagi. Nie, już chyba dobrze jest. Dobra, ja kładę tutaj rzeczy. Ty sobie weź. Widzę, to ten... Zaraz, ja zaraz to coś poprzerabiam, bo te dwie łopaty można połączyć. Ja to na pewno zrobię jeszcze trochę drewna i zrobię te, no kurde, kilofy. Jedna łopata nam wystarczy. Dwa mieczyki. Tyk. Czekaj, bo teraz nam się przyda dużo lawy, bo tam potworki były chyba, nie? Jak ja miałem, ja mam tam, ty masz lawę. Ja mam lawę już, to wiem. Ja zrobiłem te dwa kilofy. No pochodnie jeszcze. Masz? Bo ja miałem pochodnie. Ja mam 12 tylko. To zrobię też jeszcze te. To może nie zebrałeś. No nie wiem, no to może nie. A tu trzeba bardziej oświetlić. Dobra, ale to zrobię jeszcze pochodnie. Dobra, jest 36 pochodni. Jeszcze zrobię ze 2 kilo. O, kolejny creeper. Tak. No. Idzie na mnie? Nie, na mnie idzie. To dobrze. No dzięki. Bo tutaj siedzę w tym, w crafting table. Ale to jest bardzo nisko. No dobrze. To co, na nie O, idziemy? Mam pochodnie. No, to ludzi. Tutaj trzeba więcej światła. Auć! Jeb.
Ale tylko półtora serduszka mi zebrało. No ale ważne, że mam pochodnie. A ja tutaj dużo w ogóle siadam. Jest, mam mięsko zombiaczko. Może nawet za duże, ale nie ma co. Lepiej oszczędzać, no, niż gdybyśmy mieli degnąć. I tutaj zombie. A to on tam się jest chyba tam schowany, nie? Wiesz co, Kuba, chodź pójdziemy tutaj tą ścieżką. O ten nie ty tam. Mówisz? Czekaj, ja tu oświetlę, bo tu. A, może się coś pojawić? No tak w razie. Gdzieś widzę za dużo potworków. To, no to tam rozkopia, tam wleje lawę. Wow, no naprawdę. Poczekaj, bo tutaj jeszcze coś... To tam była ta skrzynka. To już ją na wizji. A, no tak. Tam właśnie był kilof. Tego uważaj, bo tu jest lawa, tutaj gdzie jest ten. Co? Tutaj gdzie jest ten cobblestone. To jest lawa. To rozkopię, poczekaj. No i lej tam lawę. Palą się. Wow. Jak to? Palnął. Dobra. To ty, lawę straciliśmy. No właśnie. Trudno. Może go za duża temperatura była dla niego. Ale tam widzę jeszcze jedną lawę. No tak, tylko że ja nie wiem, czy... Co? Ją dosięgnę. To nie wiem, choć na razie bez lawy. Zastanawiam się, czy ta lawa nie była potrzebna przypadkiem, na przykład, żeby stworzyć tamten portal. Co? No trochę było. Dobra, poradzimy sobie może. Jakoś sobie poradzimy. Ja robię zejście. Trzeba tam, tam jeszcze się coś pali. Nie wiem, czy słyszysz. Tam coś żyje. Tylko wy, że wiesz, że tutaj nic nie ma? Żadnego zejścia? No jak? Trochę chamsko, no ale dobra. Ja chyba trochę tych materiałów. Co ty, ty nie kop może w dół, co? No nie będę kopał, ale... To co, idziemy? Wow! Co? Jaki? Sorry. Chłaś mnie. Chodź tamtędy, tylko tą lawę mi szkoda. No to zaraz znajdziemy jeszcze jeden. Czekaj chwilę. Widzisz, tutaj jest lawa. Wiem. Bo można ładnie chyba zebrać. Jakbyś chciał kilofa, to mów. Ja mam. 3. Co, próbujesz ją zebrać? Tak. Tylko sobie połączę 2 kilofy. 1. Dobra, zebrane akurat jest. Dobrze, to teraz poczekajmy chwilkę. Czekaj, bo ona tam gdzieś spływa. Kurczę. Gorąco. O, zombie. O, ale fajnie, wlazł tą lawę. Zobaczył mnie i wlazł to. Odejdź. Właśnie nie, odejdź, bo ja tam chcę lawę puścić. A, dobra. Ja się... Może tam coś jest jeszcze. Ja pozbieram jeszcze te płotki, co tu zostały. Spoko. Też częściowo. Poczekaj, bo tam jest lawa, to one... A, no tak, mogę spaść. No dobrze. To lepiej jak masz co, jak, to zatkaj tą lawę właśnie. No właśnie, spróbuję. Bo mi tam... O, dobra, to... Trzeba to rozświetlić. Tak, tutaj. Zobaczmy, co tutaj jest. Tylko by tu nic nie było. A, dobra, jest zombie. Chodź tu. Fajnie będzie, jak coś będzie. Dziękuję. Już po? No, już zombika nie ma. Po płocie. Wiesz, co mnie najbardziej irytuje tutaj w tych mapach? No, bo się zepnął. Sorry. Tej lawy. Prosto. Ja tu robię zejście, weź. A, masz kobę, okej. Okay. Te rybiki cukrowe. Kurczę, jakie to jest straszne zwierzę. Czy tak się rzuca? To jest takie niewyżyte. No. I przy... najgorsze, że to tak zaskoczenie. O, złoto. Mamy zadanie na złoto. Tak? O, jest złoto, faktycznie. I skrzynka, tylko coś trzeba uważać, bo ja tutaj wydaje mi się, że coś jest nie tak. Gdzie ty jesteś? O tu. Już nie? To ja zbiorę. Dużo pochodni i łuk. Czekaj, otworzę tutaj ten. Łuk się też przyda kiedyś tam. O, rybik, wiedziałem. Kur! Ile tego jest? Właśnie tego nienawidzę. Ja nigdy... Wiesz, ja na tej mapce pierwszy raz widzę te rybiki? Ja też. No dobra, wiecie co? Jesteśmy... Chyba dużo nie widzieliście. Dużo nie widzieliście. Znaczy, no nie, może nie tyle dużo, ale trochę nie widzieliście. Bo ja miałem problemy
z miejsca na dysku. I się dopiero pokazało to wtedy, kiedy chyba już od 5 minut nie nagrywaliśmy. Tak, jakoś tak. Że nie ma miejsca na dysku. Ale no dobra, chodź Kuba, tutaj zbierzemy. I w skrzynce wam pokażemy, co tam zebraliśmy. No, no niestety jakoś tak dziwnie to wyszło. No ale trudno. Przepraszamy was za to. No i to się już... W ogóle tak, na samym boku szkielet. Wiem, widzę, ja do niego idę. Już tam nie było sobie. Dobra, też ci idę tam. Po jakiej stronie? No, to wszedł. Dobra. Ja nastawiam do przetopienia żelazo. To czekaj, bo tam pozbierałeś, czy nie? No, akurat kilka zebrałem po drodze. Dobra. Zrobimy kill offa i wydobędziemy diament, którego jest tam bardzo dużo. Tak. To weź do skrzynek to, co zebrałeś tam. Do tej dużej skrzynki daj. Do dużej, bo ja tam jestem w niej. Tak, na pewno był łuk. To mamy dwa. To dużo strzał. Zapalniczka. Coś się fajczy. Szkielet. Nie wiem, ale gdzie? Na górze. Spak. Co jeszcze? To mało chyba trochę tego żelaza. Dwa. Ja już wziąłem. Aha, wziąłeś. Tak. O, zabrałeś mi te patyczki. No. Odrzucę. Wiecie co, małe cięcie, bo mnie... Mało. Dobra, jesteśmy już z powrotem. A to jest sporo tej mamy w tej serii, no trudno. Chodź, idziemy zebrać te diamenty, może to nam chociaż wyjdzie. Masz dwa kilofy, czy jeden robiłeś? Jeden tylko robiłem. To ja cię będę osłaniał. Dobra. Tylko i tak nie mam życia, to dużo co cię poosłaniać nie mogę. Ale... To już przy okazji żelazo może. A to żelazo w sumie. Można by zebrać, no i tak. O, to od razu będzie cały ten zbiór, co nam się udało zebrać. No, to wiesz co? Albo nie, to diamenty. Chodź poczekaj, po te diamenty. Zębiego słyszę. Zębiego słyszę. Dobra, ale chodź po diamenty. No, to idź najpierw, przodem. Bo ja... Jak zębiaka słyszę, to znaczy, że coś może być jeszcze. Bo tu tego już nie widzieliście. No, ale tutaj jest naprawdę sporo. Kurczę, ci ten zombie. Nieważne, chodź. Dobra. Mamy zebrać 20 złota, więc... To jakoś mało. Tutaj w samym tym będzie. A to jedna wyspa tylko. No właśnie. Gdzie ty jesteś? Zacząłem zbierać diamenty. Ale w którym miejscu? Zacząłem do jednej ze skrzynek. Już mam dwa złota. Dwa diamenty. O, nie zebrałeś skrzyni. No tak, no bo nie chciałem pokazywać tam. Odłożyłem. To było 5 mięska i coś jeszcze. 3 mięska i złote jabłko. No mięsko zjadłem. A no i właśnie, ja też muszę. Dobra. Idziemy do tej skrzynki. Ale tu jest często diamenty. Gdzie? A, no na suficie, no właśnie. I tu. Poczekaj, wiesz co, zakopmy tu trochę, żeby przypadkiem nie stracić. Aj, czy ten tam na górze czegoś nie będzie? Poczekaj. Podejdź. Jest taki, na takiej wysokości, że... Może to być niebezpieczne. Nie. Możesz kopać. Okay. Ale tu też słyszę szkieleta. No właśnie, gdzieś tutaj jest... Poczekaj, tutaj nie kop. Tu jest bedrock, więc lawy myślę, że nie będzie. No właśnie, może być. To odejdź. Nie sprawdzimy. Nie, poczekaj, jeszcze jest jedna strona. Są jeszcze dwie. Nie sprawdzimy. Dobra, kop. Nie, ale już myślę, jak tak dobra, to nie będzie, to jest ten sam bedrock. Mamy już 6 diamentów, to na 2 te kilofy. To złoto możesz od razu. Jest to, czekaj, podkopmy trochę od dołu. A akurat nie mam tej. A teraz muszę patrzeć na miejsce na dysku. Wyobrażacie sobie, że ja mam 1 tera dysk. No, i to nam nie wystarczyło. I nam miejsca zabrakło. O, ja cię, ile tutaj diamentów. To dobrze, to już wiem, gdzie je wykorzystamy. No gdzie? Tam na tej wyspie naszej zimowej. Ale to też nie starczy. Ale złoto? A diamenty? Spokojnie, poszedłem do następnego miejsca, gdzie to jest trochę bezpieczniej. Idę stopniowo. No tak, tylko że tu też są. Ja tu rozkopię górę. Mam nadzieję tylko, że tutaj ten pan nam, twórca, nie zrobi jakiegoś psikusa. Tam uważaj, bo tam ta lawa będzie nam potrzebna jest troszeczkę. Nie. Jak to nie?
No do portalu. Zim. A jestem ciekawy, co jest w portalu. W Netherze, w portalu mówię. Też jestem. No w portalu też jestem ciekawy, co jest, bo nigdy nie grałem, ale... ale w Netherze... Chyba źle rozłożyłeś te. Wiem, że źle, w ogóle to jest nie... To jest taka farma na szybko, wiesz? Niszczysz tylko wtedy, kiedy ten, skaczesz po tym. Nie wiedziałem. Ja poczytałem przed zainstalowaniem tego najnowszego. Najnowszej wersji. Ja też nie czytałem, tego nie widziałem. Wychwyciłeś? No. Dobra, chodź. Tutaj do na gdzie idziemy? Co? Chodź o tutaj może. Patrz ile tam Endermanów i pająków i tych creeperów. Kurka ładna. Wiesz co jeszcze mnie ciekawi? No. Te tabliczki. Nie wiem czy widzowie je widzieli. Jakie tabliczki? Ale w takich strategicznych punktach. Aha, tam, no. Chyba i na środku. Na samym środku, tak. I w jednym rogu są jakieś tam tabliczki z jakimiś napisami. No i właśnie ciekawi nas to. Pająk spad. Fajnie pająk spad, no. Co tam jest? A i tutaj jeszcze zaczęliśmy robić taki balkonik mini. Weź pokaż. Żeby był właśnie podgląd też na te wszystkie wyspy. Bardzo mi się podoba taki motyw właśnie, że idziemy w dół. I zagospodarowujemy te dzikie jaskinie. No. To co? Widzimy się w następnym odcinku. Budujemy dom, czy pokażemy efekt gotowy? Chyba wbudujemy, bo to jest taka mapka survival, to chyba według mnie... Trzeba wszystko pokazać. Trzeba no wszystko, no. Dobra. Co? Nie. No wiesz, wszystko, nie licząc problemów technicznych. No tak. Dobra. To nie leżało. Zobaczymy. No. Do zobaczenia, cześć. No, na razie.